cztery czteroosobowe drużyny ruszyły śladem legendarnego trenera. Uczestnicy gry zatrzymywali się w siedmiu miejscach, w których czekały na nich zadania. Wszystkie związane z dzieciństwem i życiorysem Kazimierza Górskiego. Jednym z przystanków była szkoła, do której chodził mały Kazio. Innym stadion, na którym grał mecze. A jeszcze inny to ośrodek, w którym zdawał testy, żeby zostać piłkarzem. Był też technikum, w którym uczył się już nastoletni Kazimierz. On grał z początku za RKS, potem za Spartak z Lwowa, potem za Dynamo z Lwowa. I jeszcze on chciał grać za Pogoń i miał grać za Pogoń, ale zaczęła się wojna, no i istnienie Pogoni się tam zatrzymało. W pierwszym kole lwowiakiem, który kochał swoje miasto i zawsze go miał w swoim sercu. O. A i znakomitym piłkarzem. I trenerem. I trenerem właśnie. Później też wiązł. To nie był zwykły spacer ulicami miasta. Uczestnicy musieli podbić piłkę, jeździć na rowerze, rozwiązać matematyczne zadanie i wykazać się szachową przebiegłością. A w tym wszystkim liczył się jeszcze czas. Wrażenia od gry są tylko pozytywne, dosyć ciekawe zadania i przy tym jeszcze bardzo, dosyć pomogła nam znajomość Lwowa, czyli skracaliśmy drogę, gdzie było to możliwe. To dla nas akurat pierwsze takie gra terenowa, pierwsza gra terenowa i bardzo się cieszymy. W grze terenowej wzięli udział uczniowie z polskich szkół nr 10 i 24, młodzież z lwowskich liceów oraz piłkarze dziecięcej szkółki Pogoni Lwów. Trochę pomagali też rodzice. Każdy wyniósł z zabawy coś dla siebie i na pewno zapamiętał, kim był Kazimierz Górski. Staraliśmy się wybrać takie ciekawostki z jego biografii, tak też wymyślić ciekawe zadania, tak żeby zawodnicy odczuli się przyjacielami Kazimierza Górskiego, który jako dziecko spacerował, biegał po ulicach miasta Lwowa. Grę terenową przygody chłopca z Bogdanówki zorganizowali działacze Pogoni Lwów. W tym roku przypada setna rocznica urodzin Kazimierza Górskiego. Na zakończenie tej edukacyjnej zabawy przy wspólnym grillowaniu wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy.